Szanowanko, dzisiaj pokażę, jak zdjąć boczek drzwi w samochodzie Skoda Octavia 2. Pierwszą czynnością jest wykręcenie tych dwóch śrubek na Torxa T15. Następnie, przy użyciu również takich łyżek, delikatnie wypinamy ten panel sterowania szyb i wówczas mamy dojście do śrubki mocującej cały ten panel. Śrubka jest na Torxa T20. Po jej wykręceniu możemy znowu przy pomocy takich właśnie łyżek do tapicerki delikatnie podważyć sobie ten panel dookoła. Za chwilę po wyjęciu pokażę, w którym miejscu są dokładnie zaczepy mocujące. A więc wygląda to w ten sposób. Tu z przodu jest zaczep, tutaj i tutaj są zaczepy. I w tym miejscu, w tym metalowym cięgnie, idzie sobie ta oto linka od klamki. Teraz wypinamy sobie kostki, czyli ten ząbek przyciskamy i ciągniemy. A w tej kostce te dwa ząbki ściskamy i wówczas ciągniemy. No, a tu sobie zaraz pomogę drugą ręką, ale na tej zasadzie. To do środka, wtedy ten ząbek się odblokowuje i wysuwamy. Następnie łapiemy sobie za ten panel i ciągniemy w górę, tak żeby wyskoczył z wszystkich zawiasów. I teraz tutaj sobie możemy odciągnąć taką zapinkę i wypiąć kostkę. O tak właśnie. I mamy dostęp do śrub. Ja sobie jeszcze na chwilę to podpiąłem z powrotem, żeby opuścić szybę. Będzie łatwiej wtedy wyciągnąć ten plastik. Te duże śrubki są na Torxa T30, ta mała na Torxa T20. No i po odkręceniu tych śrub chwytamy sobie z dołu, szarpiemy do siebie boczek i delikatnie w górę. O, i jak widać, on już nam tutaj schodzi. No. Jeszcze sobie tylko odepnę tą wtyczkę, którą na chwilę podłączałem i wówczas zejdzie. W środku jest jeszcze wtyczka od oświetlenia tej lampki w drzwiach. No i mamy tutaj boczek. Jak widać na moim przykładzie, jest zanitowany. Nasi już tu byli, nity były rozwiercane i są wstawione nowe. Czyli żeby się dostać głębiej, musimy rozwiercić nity. Także taka operacja.